Siemano, witam was, mordeczki, po dość długiej przerwie na kanale. Dzisiaj co, odcineczek będzie z przyjaźni, jest minus chyba 3, ale kurde no, sam jestem ciekaw, wiecie, czy odpali sprzęt, bo stoi trochę. No i zaraz zobaczymy. Czy, no kurczę, on stabil z 2 miesiące. Chodzi. Chyba się udało. Ładnie świeci. Coś kurczę, trzeba będzie go umyć. Jak będzie coś cieplej. Ładnie dymi. Proszę bardzo. Pięknie, tu cała uwalona. Chodzi, mordeczki. Hamulce. Nie, jeszcze hamują. Ależ to, zjaram się. Dobra, mordeczki, ja wiem, że to może nie jest najlepszy pomysł w taką pogodę jeździć, temperaturę. Ale serio, kurde. Parę razy go kopnąłem, ładnie załapał. Jestem serio zadowolony z tego sprzęta. A, jakby ktoś pytał, no jest wciąż na sprzedaż, więc wszystkie osoby zainteresowane zapraszam, link do ogłoszenia będziecie mieli w opisie. Co? A, no i chciałbym wam w ogóle powiedzieć, że mordeczki, teraz ci co zostali, bo mogli zauważyć, że teraz pojawiają się filmy z maluchem i ku mojemu, no troszkę zdziwieniu, mam strasznie, wiecie, słabe wyniki, statystyki, bo filmy Supermoto miały po 1000 wyświetleń, a te z maluchem, nie wiem ile więcej ma, 400 coś, więc no powiem, kurczę, że troszkę się, no, zawiodłem. Dużo osób mnie oglądało, a teraz, no szkoda troszkę, no bo wiecie, no, ja tworzyć filmów nie przestanę, bo jest to moja pasja, a Supermoto też będzie. A tak to co wam mogę powiedzieć? Mordeczki, jestem w trakcie tworzenia filmu podsumowującego mój rok 2019. No i też moją historię z motorkami. Tam będzie parę nawiązań do, wiecie, do starych, do byłych moich. Moich byłych, fajnie brzmi. Do moich byłych sprzętów. No i co? Niedługo to będzie na kanale, będziecie mogli sobie zobaczyć. A tak to co? No film będzie teraz, dzisiaj będę też nagrywał z maluchem. Więc no kurczę, no nie zawiedźcie mnie, no oglądajcie, no śledźcie, bo myślę, że to jako tako fajnie wygląda. Więc mordeczki, no oglądajcie. Bo ja tutaj tworzę dla was materiały, staram się fajne tworzyć. Zachód słońca był, więc no jakichś kreatywnych ujęć wam robić nie będę. No bo już, no jak, teraz to przejdziemy się. Ale mi w pizze w nos wieje, nosa nie czuję. Ale piździ, ja pierdziele. No to jest chyba ostatni w tym roku odcinek z przejażdżki na Supermoto. Serio jest, o, opony są strasznie zimne i czuję jak skręcam, jak mi się tu już ślizga, wiecie. Zima idzie, ale powiem wam, że ma fajny pomysł na odcinek taki już stricte taki, wiecie, zimowy, świąteczny. No ale to no, do zimy no jeszcze zima nie jest. Ostatnio tam jakiegoś pana widziałem, za kupami leciał, każdy autkiem. Profilaktyczne kółeczko przez rynek i zawijamy. Kurczę, katar mi z nosa leci. Zima przyszła. I sobie tak nie pośmigamy jak kiedyś, co? Łzy w oczach, kurde bele, ale mi ręce zmarzły. Ale nie no, jestem zadowolony, chciałem KTM-a przepalić. Zamarzam, naprawdę. Jeszcze piździ wiatrem.
coś czuję, że będę chory po tym odcinku, ale mordeczka żółta, dolna warga. A rzucę się nie mogę, sparaliżowało mi on. Z wrażenia! Dobra, ja zawijam na chatę. Pizze, jakie zimno! Ja zawijam na chatę. Żegnam się z wami, następny odcinek już będzie zwalczanie, bo jest mi takie wpizdy zimno, serio wam mówię. To jest po prostu porażka. No ale my chciałem go zobaczyć w ogóle, czy on odpalił, wiecie no. Mieszanka jak tam stoi jakiś czas, co nie, no to traci swoje właściwości. To traci te swoje właściwości wszystkie. Stwierdziłem, że nie, no. Zagrzejemy sprzęta, żeby ktoś chciał oglądać czy coś, to żebym wiedział, czy wszystko działa, czy żeby niespodzianki nie było. Jednak gdzie wszystko działa, wszystko fajnie, chodzi, hamuje, skręca. Ładnie się wkręca, jo! Hamuje, skręca, ładnie się wkręca, opis normalnie mojego wysuwa. Ja idę powoli na chatkę, bo jest mi mega zimno, ludziska. No i co? Ostatnie dwa zakręty mi zostały. Zakręty, bo opony są jeszcze, no zimne sobie, nie zdążyłyby się nagrzać po tak krótkim odcineczku, co nie? Dobra moi kochani widzowie, czekał jestem, że ten odcinek osób obejrzało. Ja się z wami żegnam, widzimy się już niebawem, bo odcineczek, co teraz nagrać drugi. Siemano, yo!